Dobra, siemaneczko. Witam was w kolejnej części ze składania tego silnika. Zrobimy to w ten sposób, żebyście cokolwiek widzieli. Łożyska na wale zostają stare, możecie mnie krytykować. Łożyska wytrzymają tyle co wał, więc powinno to pojeździć. Zobaczymy, jak będzie dbane. Delikatny luz na wale jest na korbie. Więc zębatka została przeprasowana. Tutaj mam starą tą zębatkę uszkodzoną. Żeby nie było. Widzicie uszkodzenia. Tej zębatki z tego nie będę wyciągał. Wierzcie mi, że tu jest nowa, wprasowana. Mam nadzieję, że udało się idealnie ustawić. Jest ustawione tak, jak powinno być. Akurat na tym wale jest to zrobione tak, że ta kropka jest na, idealnie na wprost klina i wykorbienia, więc idzie takie wszystko to w linii jednej prostej. No to było to prosto ustawić. Nie trzeba było żadnych kresek ani nic takiego robić. Zgrubienie na wale było tylko przy samym średnim końcu, ale fajnie ciasno to siadło. I tyle. Tulejki są. Miałem drobny problem z tulejkami, ale już są na miejscu. Zobaczymy, czy uszczelka w ogóle będzie pasować. Będzie fail, to będzie problem. Oczywiście dobierałem to wszystko na oko. Jak to u mnie wszystko na oko jest dobierane. I chwila prawdy. Tu pasuje. Tu pasuje. Nie pasuje tak na 100%, bo ten karter jest deczko inny. Ale tu pasuje, tu pasuje. Nie pasuje nam tu górą. Trzeba zrobić tajny manewr i to będzie coś z tego. Ogólnie tutaj już wam pokażę, w którym miejscu jest problem. Ogólnie problem jest w tym miejscu. Tutaj wszystko fajnie pasuje. Tu jakiś otwór, nie wiem na co. I w innym silniku jest tutaj jakaś śrubka mocująca. Ta śrubka coś tu nie pasuje, ta jedna. Ale tutaj podetniemy i jest na tyle kartera tu pod spodem, więc to uszczelni. Tutaj nie będzie problemu. Ale tutaj nie może być tak, jak jest teraz w tej chwili, czyli po prostu wychodzi to tutaj na zewnątrz. Spróbujemy zrobić tak, że wezmę takera, wezmę dziurkacza, zrobię dziurkę, włożę to tu i to już powinno wystarczyć. Po prostu ta uszczelka się zgniecie, zgniecie się na tyle, że nie powinno być tutaj żadnego przepływu oleju. No, uszczelka się zgniecie, rozpłaszczy i uszczelni to. A tego kawałeczka nie wyleci, bo jest centralnie na środku kartera, więc jeden karter, jedna połówka i druga to zgniecie. No inaczej się nie da. Nie mogę znaleźć pasującej uszczelki do tego. Do tego silnika. Jest ten karter troszeczkę zmieniony, widzę już. Dosłownie delikatnie, no jak widzicie. Ten otwór powinien być w tym miejscu. Widzicie? A i tu też muszę lekko podtegować. Po prostu dziurka jest przesunięta. I to ewentualnie to powinno być zrobione trochę niżej, ten otworek delikatnie niżej i by wszystko było fajnie. Tym się tylko różni. A tak to wszystko fajnie, ten otwór tutaj pasuje ładnie, ten. Tutaj widzicie, wszystko idealnie pasuje, tutaj jest dziura, też idealnie ona pasuje na to. No wszędzie pasuje. Tylko ten otwór jest przestawiony troszkę. No. Dobra, biorę dziurkacza i będziemy to przerabiać. Zaraz zobaczycie efekt końcowy. Ok, jesteśmy po drobnych modyfikacjach. Jak widzicie, otworek tutaj jest zrobiony. Jak widzicie, otworek jest tu zrobiony. I ten otworek został zaślepiony. Jest to fajnie tutaj ciasno. Wyciąłem tutaj stąd kawałek uszczelki. Tę dziureczkę delikatnie musiałem powiększyć. Włożyłem taki kapselek. I to potem jak się zgniecie, uszczelka się rozgniecie i uszczelni. Więc nie powinno nam ciśnienie uciekać stąd. Teoretycznie, fabrycznie tutaj są dwie dziury, żeby był przepływ między tymi tutaj, między tym. Ale według mnie nie jest to zbytnio istotne. Ponieważ ma się tutaj budować ciśnienie i tyle. Więc ta jedna dziureczka tutaj co jest, ona powinna wystarczyć w zupełności. Jak dobrze pamiętam. Jeszcze muszę tylko to obczaić, bo to idzie tak, tu, żebym nie zrobił błędu.
Bo już potem nie ma odwrotu. Tak, to jest, kanał jest po skosie. To jest dolna krawędź, tak, to jest dolna krawędź kanału. Tak, to idzie, to jest ta cała długość, to jest to. Dobra, wszystko się zgadza. Tutaj górą jest ten większy otwór, żeby był jakikolwiek spływ z tej części tutaj od odmy. Przepływ do odmy, żeby jakikolwiek był. Więc jest ok. Nie ma co więcej szukać. Zamykamy to. Aha, jeszcze zanim skończymy, gdzie powinny być podkładki? Mianowicie jest tutaj chyba podkładka pod jedną stroną, nie wiem, nie pamiętam dokładnie pod którą, nie będę tego już rozbierał, bo nie chce mi się. I dwie podkładki tu u góry. Na dole jedna i dwie u góry. Pod którymś wałkiem, nie pamiętam pod którym, jest ta podkładka. No, tutaj na tym nie ma żadnej. Aha, żeby nie zapomniał, jeszcze oczywiście trzeba będzie tutaj troszeczkę oleju ponalewać, poruszać tymi zębatkami. Chociaż ja już tutaj pooliwiłem to trochę, więc ja już nie muszę, no ale jak będziecie robić, no to trzeba oczywiście pooliwić coś tam na łożyska, nie na łożyska. Tutaj jeszcze muszę, bo to łożysko jest suche, i to dmuchnąć, bo to chwilę te kartery leżą. Tu jakieś kłacory mi naleciały, więc te łożyska jeszcze trzeba będzie troszkę tylko naoliwić. No i dobra, minęło ponad, kurde, pół godziny dobre. Pewnie jak tutaj patrzycie na pompę, dużo się nie pozmieniało. Pomyślicie sobie, założył starą pompę, a jesteście w błędzie. Bo jest pompa nowa. Po prostu jest tu, nie wiem ile tutaj jest, jakoś tak nieseryjnie z tymi zębami. Wiecie, wał inny, frez inny. Pompa jakaś taka dziwna. Kupiłem tam troszeczkę tańszą pompę. Bo i tak z założeniem, że sobie prawdopodobnie i tak będzie trzeba zębatkę przekładać, a to wszystko w jednym sklepie, bo szkoda pieniędzy marnować. Dobra, chociaż przeliczyłem się z tym, bo w tej pompie jest wałek grubszy i troszeczkę jest inna budowa pompy, nie? Dlatego mi to nie chciało zbytnio spasować, ale no jak to ja, poradziłem sobie z tym, przerobiłem to ładnie tutaj. Oryginalnie jest to, oryginalna pompa w ogóle nie ma żadnego zabezpieczenia, jest zatopiona w kółku. Dobra, dlaczego to wymieniłem? Przy takich opiłkach zawsze się powinno pompę wymieniać, jeżeli mieliście pełno opiłków w silniku, bo jest duże prawdopodobieństwo, że pompa dostała. Ja nawet nie musiałem tego rozbierać, zamówiłem pompę, teraz ją rozebrałem tam, żeby wam udowodnić. Jak wygląda wałek? Ogólnie ta pompa puszczała tutaj koło wałka głównie, nie robiła takiego ciśnienia tak samo. No nie dziwię się, jak był jest tak wytarty korpus. Korpus też mocno wytarty. No, opiłki zrobiły swoje.
Tutaj też. I tutaj to też. Dalej, tak samo. Jak widać. Ogólnie dobrze, że ten silnik, został wyposażony w filtr oleju, jeszcze jeden, czyli po prostu zanim to wszystko pójdzie do wału, jeszcze przejdzie przez jeden filtr, który jest w obudowie tej bocznej. Dobrze, że to jest, bo inaczej te wszystkie opiłki, to wszystko co dostała pompa, przeszło, trafiłoby na wał po silniku. 80-90% prawdopodobnie wyłapało tych opiłków, tego wszystkiego. Więc wał tylko przepukałem, zalałem go tutaj, dobrze odtłuściłem w środku, zalałem benzyną, odtłuściłem, wydmuchałem, zalałem olejem. Jeszcze naleję, bo dla pewności jeszcze doleję trochę tego oleju, jak już tak fajnie leży. Tutaj łożyska wszystko dostało. No i nie wyglądało to, widzicie, nie wygląda to za dobrze. No, pompa zajechana. Teraz będzie nowa pompa, będzie ładnie, fajnie tłoczyć ciśnienie. Będzie resztę elementów ładnie nasmarowane. Pod wałkiem podkładka. Bo inaczej by tutaj wam tarł seger. Inaczej by wam seger tarł w obudowę. Musi być podkładka. Kawałek nasmarować, bo ciężko wchodzi. Możemy założyć sprzęgło. O, ładnie spasowało. Potem ta podkładka. Potem. Pięknie trafione. Chyba, że się uda tak. Bez rozkręcania. Dobra, witam was w kolejnym dniu zmagań. Uszczelkę musiałem dorobić, bo nie pasuje. Jak widzieliście chyba w poprzednim odcinku, nie wiem, w poprzedniej części. Ewentualnie nie. Pompa wody została przerobiona. Tutaj jest podokręcane. Powinno być wszystko ok. Bolczyk włożony, chociaż on ma takie delikatne luzy. Góra, dół. Nowy uszczelniacz, dekiel wbity. Na pompie wody z tym nic nie zrobię, musiałbym rozwalić ten taki uszczelniacz typowy pompy wody, a pod spodem simmering, no jest luźno, troszkę chodzi, no nie ukrywam. Ewentualnie to jeszcze na motorze się będzie dało zrobić, więc w ostateczności będziemy coś kombinować, no ale to znowu kolejne stówki, kurde, pójdą do roboty. Pewnie ze stówkę będzie uszczelniacz kosztował, ten od pompy wody. I simmering potem. Tak jest. Tutaj z tym deklem, jak macie tą sprężynkę, to warto przekręcić tym tak, żeby się zazębiła za to, a potem jeszcze naciągnąć troszkę i wtedy się wam tu będzie fajnie zgrywać. Wtedy dopiero zakładacie dekielek. Tulejki ustalające są założone. Zakładam.
Najgorsze, że tu jest dużo rzeczy, które się musi zgrać. Za dużo trochę rzeczy, które się muszą zgrać. To jest najgorsze. Uszczelniacz musi trafić, muszą zębatki się potrafiać wszystkie. Nie takie hop-siup. Tego wczoraj wam tutaj nie pokazałem, ale od razu, póki jestem na świeżo, jeszcze tego nie zamknąłem, jak ustawić rozrząd, odkręcając, bo jak złożycie sobie kartery i to wszystko, możecie się pomylić i na przykład nie ustawicie sobie dobrze rozrządu. Potem tak czy inaczej można to zrobić w ten sposób, czyli że odkręcacie tą śrubeczkę, ciągacie tą blaszkę, pod spodem będzie sprężynka, chociaż nie zawsze występuje, ale powinna tu sprężyna być. Chytacie to tutaj za ten element kombinerkami i delikatnie kręcąc i ciągnąć do góry, powinno wam to wyjść. Taki stworzeń powinien wam wyjść. A stworzeń, kurde, gdzieś tutaj miałem. Już wam pokażę. O, taki stworzeń powinien wam wyjść. Pod spodem będzie podkładka. Ta podkładka ma być zaraz przy stworzeniu od tej strony. Od drugiej strony zębatki, no niestety nie ma żadnej podkładki. Nie ma żadnej podkładki. Niestety żadnego schematu nie znalazłem. A z tego co patrzyłem, co ludzie tam rozbierali, no to każdy jeden podkładkę dawał tu. A ja już dosłownie naprawdę wam powiem, nie pamiętam jak to powinno być. Ten silnik jak był poskładany, podkładka była dana nie w tym miejscu, tylko po drugiej stronie. Też mogło to mieć wpływ na to, że się ten rozrząd rozsypał. No nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć na 100%. Ale jak jest podkładka tutaj z przodu, ładnie zębatki się tutaj licują, wszystko jest tutaj fajnie równiutko ze sobą. Więc no inaczej się tego złożyć raczej nie da. I jak to robimy? Mamy kółko tutaj na wale. O, pewnie to widzicie. Jest takie kółeczko na wale na jednym ząbku i pomiędzy dwoma zębami kółeczko na wałku od rozrządu i musicie to tak złożyć, żeby te dwa kółeczka się tak fajnie, jak tutaj widzicie, pokrywały. I słuchajcie mnie teraz, bo tego od nikogo nikt wam tego nie powie. Czasami jakby zaczął się wam tu ktoś tym bawić, albo wyście się zaczęli bawić, czyli zaczęli kręcić wałem, musicie wiedzieć o tym, że te znaki będą się wam pokrywać co drugi obrót wału. Żebyście wiedzieli, jakby czasem spanikowaliście, że się wam nie pokrywa, nie? Czyli co drugi obrót wału się to zgrywa, czyli za jednym obrotem jest zgrane, za drugim obrotem te kółeczko będzie całkowicie po przeciwnej stronie, a za trzecim już się powinno znowu zgrać. Tak, żebyście na przyszłość wiedzieli, żebyście nie panikowali czasem. No. Czyli jak tutaj wszystko już gra, to mogę tą stronę zamykać, czyli wbijamy tutaj uszczelniacz jeden. W moim akurat wypadku jest tutaj jeszcze kolejny uszczelniacz i tutaj jeszcze kolejny i tu kolejny. Wszystkie uszczelniacze sobie zaraz ładnie powbijam. Pozamykam sobie to wszystko, tą stronę, żeby było już na gotowo. I biorę się za cylindrę. Oczywiście tutaj też jest kolejny problem i to bardzo duży.
Tym razem jest to mój błąd, bo nie zmierzyłem za dobrze. Ale o tym dowiecie się za niedługo. No dobra, dół silnika jest poskładany. Zostanie tylko teraz najgorsze, czyli góra silnika, głowica, dużo roboty, cylinder, też dużo roboty będzie, bo tamten cylinder nie pasuje. Kurde mele, nie zmierzyłem się za dobrze. Mój błąd. Rozmawiałem tam z ziomeczkiem. Spróbujemy naprawić ten, bo powiem wam, że ten tłok jest ciekawy z pierścieniami, strasznie ciasno pasowny jest w tamten cylinder, czyli ja jakbym to zakładał, to prawdopodobnie bym musiał podciąć pierścienie, żeby się to nie zatarło, ale w ten cylinder, kurde, byłoby to zarąbiście, bo tam normalnie jest zero, nie ma w ogóle szpary żadnej między pierścieniami, to jest na zero, takie strasznie ciasne zero. Więc no, akurat jest szczęście w nieszczęściu i spróbujemy podratować ten cylinder, zobaczymy, czy po honowaniu zginą te, przynajmniej te mniejsze rysy wszystkie. No i tyle, no, uszczelka, kurde, też nie pasuje z tamtego kompletu. Jest inny rozstaw, dlatego niestety nie było podane w ogóle na tym, że jest całkowicie inny rozstaw tych otworów. Uszczelka wygląda niby to samo, ale jest mniejszy, dużo mniejszy, mniejszy rozstaw. Kurde, tak namieszany ten silnik jest. Normalnie powiem wam szczerze, że jestem tak zdenerwowany. Za co się nie wezmę, no to trzeba przerabiać. Kurde mele. Bendix też nie pasował, bo Chińczyk zapomniał jednego gwintu nagwintować. I tak już z tym nic nie zrobimy. Założyłem na dwóch śrubach. To w zupełności wystarczy. Normalnie jeden gwint nie jest nagwintowany. Tutaj myślałem przełożyć tą blaszkę, znaczy ten środek, blaszkę z tamtego, ale znowu to jest tak z, tu widzicie, patrzcie sobie tutaj, ale to wszystko jest tak zaprasowane, że no nie idzie tego rozebrać, żeby się nie uszkodziła ta blaszka, więc założyłem tamten bendik na tych dwóch śrubach. Nie wiem, jakiś mam pechowy mam, kurde, ten silnik. Aż tak pechowo to już, kurde, chyba nie miałem nigdy. Tam zmierzyłem sobie tę wysokość, kurde, najważniejsze, czyli wysokość, że tuleje i nie tuleje. Zmierzyłem sobie tutaj te rozstawy, dwa, kurde, pasuje, a nie zmierzyłem sobie długości, bo nie wpadłem na to, że to, kurde, po długości może nie pasować. No i jest 70, tutaj chyba na tym jest 77. A tu jest 80, no i te 3 mm nie pasuje po długości w tą stronę. Tu wszystko pasuje na szerokość, kurde, wysokość, tu lej ten. No i nie przerobię tego, bo jest tam mało mięsa. Ja by się już uparł, musiałbym mieć jakąś maszynę, no to bym te całe te szpilki 2 mm, tutaj 2 mm w tamtą stronę, po prostu bym, w którą stronę to nie pasuje, w bok czy... A po długości, czyli 2 mm tu, 2 mm tu, 2 mm tu i bym pozbierał to, nie? Ale no nie mam czym za bardzo. I jeszcze by jakoś ten cylinder dopasował do tego wtedy. No ale to jest strasznie, ale to naprawdę strasznie dużo roboty. Pech, normalnie pompa wody do przeróbki, bendix do przeróbki. Wał, no, udało się odratować. Ta strona ogólnie jeszcze nie jest tragiczna, w tą stronę wszystko praktycznie pasuje. W
z tamtej strony uszczelka trzeba było dorabiać. Inny trochę karter, inny dekiel boczny. Jakoś tak dziwnie to wszystko jest, kurde. To jest tak, jakby ktoś robił ten silnik tylko po to, żeby sprawdzić, jak to będzie działać. To jest tak, jakby parę chyba takich silników tylko wyszło i potem zmienili koncepcję. Widzimy się, jak tutaj poskładam mniej więcej tą górę, chyba że jeszcze wam coś ponagrywam, jak będzie jakiś czas. Dorobiłem uszczelkę. Nawał. Sprawdźmy, jak to pasuje. O, pasuje nawet względnie. Dobra, cylinder mamy już praktycznie zrobiony. Żeby nie było, gładź cylindra wygląda tak. Jest tam jeszcze parę takich troszeczkę grubszych rysek, co nie zniknęły. Tak minimalnie widać, nie czuł tego w żadnym stopniu pod palcem, ale minimalnie widać, w którym miejscu dochodziły pierścienie. Ale sprawdzałem pierścieniem, wymiar się nie zmienia. Wymiar się nie zmienia, więc nie jest źle. Tutaj lekko przejechałem powierzchnię. No taki, mam taki kamień, taki super równy. No i wychodzi na to, że tuleja jest trochę wyżej niż reszta. I zastanawiam się, czy nie dać deczko silikonku. Ale tak ino tylko. Chociaż no nie ukrywam, że raczej to i tak nic nie da. Tak i się zastanawiam, czy w ogóle coś dawać. Tak wam szczerze powiem. Zobaczę jeszcze, ewentualnie na razie nic nie daję. Najwyżej zobaczę, jak tam głowica będzie. Jak będzie głowica super krzywa, no to trzeba będzie gdzieś dać ją do wyrównania i wtedy ściągnę ten cylinder jeszcze raz. I też się da, żeby to wszystko przerównać gdzieś. No, najwyżej. Dobra. Ja się zajmuję teraz, założę sobie to na szybkości, ale to raczej wam nie nagram. Bo każdy będzie potrafił raczej tutaj to wszystko zrobić. Koniki jeszcze wszystko założę. Tutaj zauważyłem, że mi wyleciała taka podkładka. Czyli ta taka, jest taka sprężynowa. Taka sprężynowa podkładka. Ona idzie tam na spód. Pod koniki. Zobaczymy, może wam ewentualnie to nagram.
No i dobra, po dłuższej chwili niestety mam dla Was złe wieści. Ramę już przygotowałem do wkładania silnika, ale no niestety zalałem silnika, silnik olejem i dobrze zrobiłem, bardzo dobrze zrobiłem. Patrzcie, plamka. Silnik nie bez powodu tak leży. Starter pęknięty. Ogólnie jest wybita malutka dziurka tutaj u samsieńkiej góry. U samsieńkiej góry jest wybita dziurka. No jasny gwint. Oj, przekleństw mi brakło, tak Wam szczerze powiem. Jak się wkurzyłem normalnie. Ja sobie myślę, że dzisiaj silnik jeszcze włożę, spróbuję go odpalić. Dupa! Nie, nie da rady. A to wszystko przez to, że kurde jest to jakoś tutaj jakiś maher był. I tak to zrobił. Tak to zrobił właśnie, w ten sposób. I ten róg tutaj na tej śrubie wybił dziurę. Z drugiej strony już też to trzeba będzie to jakoś podrzeźbić albo coś. Kolejna robota. Tutaj jeszcze montuję od razu montuję kranik, bo nie ma żadnego kranika. A kranik jakikolwiek musicie mieć ze względu takiego, że jeśli zawiesiłby się pływak w gaźniku, no to jak zamkniecie dopływ paliwa? No jak nie macie żadnego kranika, nie zamkniecie dopływu paliwa i wyleje się Wam całe paliwo na ziemię czy gdzieś, więc jakikolwiek kranik musi być, a to nie jest droga sprawa, nawet taki. No więc tutaj zamontuję kranik, wężyki się zamontuję nowe, bo te jakieś takie super twarde, nowe wężyki jakieś takie elastyczne. No i jeszcze wydech podobno jest tutaj do poprawienia. No nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. No i tyle, no. Tyle będzie dzisiaj, w dzisiejszym odcinku z tego kłada. Pierwsze odpalanie, ewentualnie jazda. No i tego typu sprawy będzie to w następnym odcinku. Roboty jakie są tutaj zrobione, no to jest prawie, że wszystko powymieniane, no jedynie problem był z cylindrem. Cylinder został stary zamontowany, no bo niestety tutaj jeden wymiar nie sprawdziłem, czyli ten tu. A tak, tu wszystko się zgadza, wysokość, tulej i to, tamto, siamto, wszystko się praktycznie zgadza, nie zgadza się ten jeden wymiar, który nie sprawdziłem. Jest to mój błąd, mogę się do tego przyznać. Ale na szczęście udało się na szczęście naprawić. Zregenerować ten cylinder jeszcze, bo tłok z tego zestawu strasznie ciasny był. Strasznie ciasno był tutaj tłok spasowany i pierścienie też super ciasno. Normalnie zero szpary, zero na zero. A tak nie może być. Musi być delikatna szpara między pierścieniami, bo jak się rozgrzeje motorek, no to by to kurde pierścienie by popękały. Ale ten problem, który był w tym cylindrze, na szczęście do tego cylindra po honowaniu był ten tłok i wszystko było idealne. Więc szczęście w nieszczęściu. No. Resztę to tam chyba Wam pokazywałem, no nie pamiętam. Akurat tutaj posprzątałem te szmatki, wszystko sobie pozamiatałem ładnie. Paliwa jest tutaj około 1,5 litra. Nie wiem, czy tyle było, czy się nie wykapało czasem, bo kranika nie było, no to mogło wykapać coś przez ten cały okres. Może starczy do testów. No i kończmy ten odcinek, no. Kończmy ten odcinek. Jeszcze udało się to w kosztach zrobić, więc nie jest źle. Jeszcze zobaczymy, czy to będzie wszystko chodzić. Oby chodziło i tyle. Dobra, kończę ten odcinek. Bo jeszcze muszę to skleić, żeby do jutra zaschło i zamontować ten silnik w tą ramę. Może się przejedziemy jeszcze jutro. Więc do następnego. Na razie, trzymajcie się. Hej!